Cześć! Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, albo handlujesz na Allegro, albo w jakikolwiek inny sposób zajmujesz się szeroko rozumianym e-commerce, to na pewno wiesz, że na zdjęcia produktowe trzeba poświęcić sporo czasu, energii i pieniędzy. Dlatego myślę, że mogą zainteresować Cię dwie aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję, które zaraz tutaj pokażę. Bo może jeszcze nie zastąpią w 100% profesjonalnego fotografa, ale myślę, że mogą Ci pomóc zaoszczędzić trochę czasu, pieniędzy, a przy tym nieźle się bawić. Ja mam na imię Michał, to jest kanał IQMAM i lecimy z tematem, a na pierwszy ogień idzie aplikacja Flare. Link do niej znajdziesz w opisie tego filmu. Logowanie do aplikacji jest banalnie proste. Wystarczy użyć googlowskiego konta. Na start za darmo wygenerujemy 30 obrazów. Później mamy płatne opcje, zaczynające się od $10 miesięcznie. Po zalogowaniu pojawia się ekran główny, a w prawym dolnym rogu wyskakuje samouczek. Używanie aplikacji jest stosunkowo proste i intuicyjne. Przeciągamy zdjęcie naszego produktu w odpowiednie okno, usuwamy tło i opisujemy, czym ów produkt jest. A dalej zaczyna się magia i za pomocą zaklęć, czyli promptów oczywiście, umieszczamy nasz produkt w wykreowanym przez sztuczną inteligencję obrazie. I tu mamy dwie główne możliwości. Pierwszą z nich są templety, czyli takie gotowe wzory. Ale, niech Cię nie zmyli obraz, jaki widzisz w podpowiedzi, bo gotowy jest tylko prompt. Wygenerowana grafika na pewno będzie inna. Zresztą zobaczmy na przykładzie. Pierwszy z brzegu wzór posługuje się takim promptem. Battle on the top of natural hill in front of mountains and cloudy skies in the background. Klikamy Generate i czekamy na efekty. Pierwszy obraz wypada kiepsko, drugi lepiej, a trzeci jeszcze lepiej. Zwróć uwagę na to, że sztuczna inteligencja nie umieszcza po prostu zdjęcia naszego produktu na jakiejś fototapecie, ale stara się z lepszym lub gorszym skutkiem dopasować też cienie i kolory. Ok, spróbujmy czegoś innego. Teraz mamy takiego prompta. Battle emerging from ripples in a lake surrounded by plants and flowers with sunlight streaming down. I czekamy chwilę na efekty. Tym razem obrazy mamy bardziej baśniowe, nierealistyczne, ale z pewnością mogłyby być przydatne w reklamie. Zwróć uwagę na to, jak zaskakująco dobrze wygenerowane jest odbicie butelki w wodzie. Potem poeksperymentowałem jeszcze trochę z innymi templetami, uzyskując lepsze i gorsze efekty. Ale teraz chcę Ci pokazać drugą opcję, czyli edytora. Tu sami możemy kreować środowisko, w którym umieszczamy nasz produkt. W sekcji Placement wybieramy, co ma nasz produkt robić i na jakiej powierzchni. W sekcji Background natomiast to, czy produkt ma być przed czymś, a może naprzeciwko czegoś. I wpisujemy, co to ma być. Aplikacja podpowiada nam, co możemy umieścić w poszczególnych sekcjach. Pod spodem możemy jeszcze ustawić kilka parametrów, takich jak liczba wygenerowanych grafik, czy siła koloru i renderowania. Jeżeli chcemy wpisać własne prompty, to musimy mieć świadomość, że wszystkie one powinny być napisane po angielsku. No a z moim angielskim to jest tak, że rozumiem, mówię i czytam, ale z pisaniem zawsze byłem na bakier. No nie jestem w stanie zapamiętać, czy na przykład bottle to się pisze przez 2 o, czy może przez 2 t, a słowo mountain to już w ogóle dla mnie jakiś kosmos do zapamiętania. Ponoć nie jest to specjalnie rzadka przypadłość, więc jeżeli też tak masz, to daj łapkę w górę. No ale świetnie możemy sobie w tym przypadku poradzić, korzystając z ChatGPT, który tłumaczenia robi bardzo dobrze i bardzo szybko. A jeżeli jeszcze nie do końca kumasz, o co chodzi z tym czatem GPT, to zachęcam Cię do zapoznania się z innymi moimi filmami, bo na tym kanale jest ich sporo konkretnie o tej technologii. Są m.in. materiały o tym, jak ChatGPT pomaga nam szybko ogarnąć content na platformy takie jak Facebook czy Instagram, a my odzyskujemy trochę godzin dla siebie. Może też zainteresować Cię mój e-book, którego możesz otrzymać gratis. Wystarczy, że zapiszesz się na newslettera na mojej stronie, link w opisie pod tym filmem, a dostaniesz gratis e-booka, w którym znajdziesz metodę pisania pracy magisterskiej lub innych długich tekstów z wykorzystaniem ChatGPT.
bazę podstawowych technik promptowania, dzięki czemu Twoja komunikacja ze sztuczną inteligencją wejdzie na nowy poziom, a także rozdział dotyczący efektywnego wykorzystania czata GPT w pracy lub biznesie. Ponadto regularnie będziesz otrzymywać newslettera, opisującego krótko najważniejsze wydarzenia z dziedziny sztucznej inteligencji i innych przełomowych historii. Dzięki temu w tym szalonym czasie epokowych zmian, mając najświeższe informacje, będziesz zawsze o krok do przodu i nie ominie Cię nic ważnego. Wracając do naszej aplikacji Flair, to spróbowałem umieścić butelkę na drewnianej ławce w miejskim parku. Efekty były takie sobie, a kiedy spróbowałem połączyć butelkę z koszem piknikowym, no to wyszło to dość dziwacznie. W ogóle mam wrażenie, że grafiki wykreowane na podstawie templetów czy podpowiadanych w edytorze promptów były chyba lepsze. Jedno jest pewne, aplikacja jest wciągająca i ciągle chce się sprawdzić, co teraz wygeneruje ta maszynka. A jak zmienię to, to co dostanę, a jak pobawię się tym parametrem, to co otrzymam. No i w ten sposób szybko wykorzystałem 30 darmowych zdjęć. Dlatego czas na kolejne narzędzie, jakim jest aplikacja Unbound. Link w opisie filmu. Tu, podobnie jak poprzednio, logowanie jest bajecznie proste. Jest to spora platforma z wieloma narzędziami, które pracują w oparciu o sztuczną inteligencję. W sekcji Documentation jest dostępna instrukcja użytkowania. My dzisiaj zajmiemy się narzędziem Products and Backgrounds, bo ono właśnie służy do obróbki zdjęć produktowych. Na start dostajemy 25 kredytów. Jest jednak niemiła niespodzianka, mianowicie bez płatnej subskrypcji nie możemy załadować zdjęcia swojego produktu. Wersja Pro to wydatek $15 miesięcznie i w niej otrzymujemy 250 tokenów, co pozwoli na wygenerowanie do 250 grafik. W wersji testowej mamy do wyboru kilka produktów systemowych, którymi możemy się pobawić, aby poznać możliwości tej aplikacji. Tu też mamy kilka predefiniowanych promptów. Do ich zmiany służy lewy przycisk podpisany prompt lub przycisk Explore powyżej, który pozwoli nam podejrzeć przykłady grafik wykreowanych z użyciem danego polecenia. Prawym przyciskiem generujemy grafikę. W tym narzędziu mamy jeszcze do wyboru dwa parametry. Jeden Precise, który jest lepszy do bardziej złożonych obiektów, ale prostszych teł. Natomiast Creative odwrotnie. Ja stosowałem jeden i drugi, żeby zobaczyć różnicę w efektach. Znów posłużyłem się czatem do tłumaczenia i chcę zobaczyć puszkę na plaży z zachodem słońca i generowanie się skończyło, a grafiki nie ma. I może to być trochę zwodnicze, bo pojawiła się ona poniżej grafiki głównej. Trzeba ekran przeskrolować odrobinę w dół, żeby ją zobaczyć. Niestety, akurat ta grafika jest moim zdaniem kompletnie nieudana. Są za to kolejne narzędzia do obrazka, ale są one dostępne dopiero w płatnym planie. Ok, spróbujmy kolejnego prompta. Tym razem z łąką i koszem piknikowym. No i tym razem też słabo. Wybrałem zatem inny produkt. Butelkę. I wpisałem prompta proszącego o tenże produkt na blacie z zielonych płytek przed suszarką z talerzami i efekt wyszedł naprawdę nieźle. Choć nie jest do końca zgodny z tym, czego oczekiwałem i o co prosiłem w poleceniu. Dobrze, a teraz sprawdźmy następny produkt. Torebkę. Tym razem wybrałem prompta z tych proponowanych przez aplikację i muszę przyznać, że efekt wydaje mi się całkiem niezły. Zmieniłem jeszcze parametry z Precise na Creative i znów całkiem. Stworzyłem jeszcze jeden obraz z użyciem swojego prompta przetłumaczonego przez ChatGPT i efekt nie był już tak dobry, ale wciąż do przyjęcia. Mam trochę mieszane uczucia co do tych narzędzi i grafik przez nie generowanych. Mam wrażenie, że tak mniej więcej co trzecia, a może nawet co piąta jest w miarę niezła i po niewielkiej obróbce, zastosowaniu jakichś filtrów, albo podkręceniu trochę koloru czy kontrastu, czyli nadaniu tak zwanego popu, może być bardzo dobrą grafiką reklamową. Zastanawiam się tylko nad użytecznością tych programów. No nie wiem, ale jeśli ktoś potrzebuje dość dużo różnorodnych zdjęć produktowych niemal codziennie, to stosowanie tych aplikacji chyba może być opłacalne. Natomiast myślę, że korzystanie z nich wymaga trochę zmiany nastawienia. Tu raczej nie dostaniemy dokładnie, idealnie takiej scenerii, jak chcemy. Po prostu wpisujemy prompta i czekamy, jak ów prompt zostanie zinterpretowany
i co nam to przyniesie. Jest to na swój sposób ekscytujące, takie pełne napięcia oczekiwanie na efekty, bo te mogą się okazać lepsze od tego, czego oczekiwaliśmy. Należy też mieć świadomość, że są to absolutne początki tych aplikacji i będziemy na pewno obserwować dynamiczny ich rozwój, a generowane przez nie obrazy szybko staną się bardzo, bardzo dobre. Dlatego chyba warto mieć rękę na pulsie i słuchać, co piszczy w świecie sztucznej inteligencji. A jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co tam się dzieje i poznawać więcej tego typu fascynujących narzędzi, to zachęcam do subskrypcji tego kanału. Polecam też inne moje filmy w tym temacie, do których linki wyświetlą się na końcu tego wideo. Wielkie dzięki za wszystkie lajki i suby, no i za uwagę oczywiście. A na koniec jeszcze szybki pokaz slajdów z grafikami stworzonymi przez prezentowane dzisiaj narzędzia. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!